Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz w grze Cult of Slump. No i tak, słowem wstępu mogę wam powiedzieć tylko parę rzeczy. Dużo się pozmieniało, a jednocześnie niedużo od ostatniego odcinka. A mówię to w taki dziwny sposób, gdyż nie do końca pamiętam, co się zmieniło. Jedyne co wiem, to to, że... chyba zdobyłem parę nowych mebli i tak dalej. I co jest pewne, to też... Można powiedzieć, że trochę się naszykowałem na to, co nadciąga, znaczy mówiąc mentalnie. Kilkoma wyprawami z powrotem tam do Krainy Leszczego i Krainy Heket. Przynajmniej tak kojarzę. Mogę się mylić, ale tak dziś na dzień dobry zrobimy trochę potrawek takich, trochę takich, trochę takich. Tak, wiem, że nie zaspokoi to całkowicie głodu naszych tutaj zwierząt. Towarzyszy wyznawców wiernych, jak zło tak zwał. Ale tak, zaspokoić na chwilę. A w międzyczasie my szybko zajmijmy się tym, co naprawdę ważne, czyli zmieńmy sobie ubranie i przypomniam sobie, że mam takie. Ale dziś na początek chciałbym spróbować pójść w złotym. I tak, może mi się uda, może nie. Zobaczymy. Oj, ktoś zachorował, to od razu szybko jeszcze poprosił go, żeby odpoczął, bo wiem, że oni są z tych, co to sami nie będą odpoczywać, nawet jeśli to po prostu może zaważyć o ich życiu. No i tak, jak już to jest załatwione, to możemy iść z powrotem dalej zgodnie z moim, jak to się nazywa, z moim planem pozbyć się pająków. Tak, tu pająków właśnie. Ale tak, co mam tym razem? Mieczyk, okej. Okay. Mieczyk i te trzy pociski jakby, a la shotgun, okej. Nie jest źle i co to znowu? Okej, znowu ona się pojawia. Shamura. Nie jestem tym, czym kiedyś byłam. Wydaje mi się, że to jest ich siostra, więc dlatego tak mówię. Jeśli się mylę, to wybaczcie. Mimo tego, że nie jestem już mądra, nie jestem głupcem. Wiem, że zbliża się koniec. Mogę... powiedz mi trochę komfortu w wyznaniach. Ina spoczywa ciężko na moim gardle, na mojej szyi, coś tego typu chyba. To ja wprowadziłam go do idei zmiany. Gdyż moją domeną jest wiedza, a ona zawsze się zmienia. A organiczny stan być takiego jak ja, ale dla niego najbardziej naturalny. Śmierć nie może płynąć wstecz. To byłam ja. To go skuł w łańcuchy. Nie wiem. Subjugation. Czym subjugation, nie jestem pewien, ale tak. Zmusiłam go do czegoś przez naszą czwórkę. Aha. Subjugated as you soon shall be. Make peace. Bow to me, lamp. Nie będziemy się nikomu kłaniać. Lew w przebraniu jagnięcia. Nie oczekiwałem czego mniej od naczynia czerwonej korony. Bardzo dobrze. Wojna też jest moim domeną. Aha, czyli typowe. Pojawia się i... mamy teraz po prostu tej falę wrogów, które będą nas chciały ubić. Okej, okay, dobra. Nasze pociski z tego co widzę są wystarczające, żeby przynajmniej częściowo się pozbywać tych wrogów. Tak, nadal muszę pamiętać, że mamy... co otrzymujemy podwójne obrażenia, ale też zadajemy coraz więcej z każdym ubitym wrogiem, przy którym my nie otrzymaliśmy obrażeń, więc... tak... im lepiej nam idzie, tym będzie nam lepiej szło. Na całe nieszczęście dla naszych przeciwników tym razem walczę mieczem, co oznacza, że trochę powinienem ogarniać i też tak, to jest tak dodatkowo, to jeszcze mogę właśnie zdradzić, obniżyłem rozdzielczość trochę na ekranie. Prostym to coś w celu, a właśnie takim, że może to zmniejszy trochę ewentualne opóźnienia reakcji, które występują u mnie czasami może. Ciężko mi to czasem stwierdzić, bo teraz jest tak, że nawet są, ale nawet niestety nie stwierdzić, bo jestem do nich przyzwyczajony. No, ale tak, właśnie zmniejszam rozdzielczość, co
też może poprawić trochę mój czas reakcji. Okej, kokony. Trzeba się ich pozbyć w pierwszej kolejności. Może nie tak całkowicie jako pierwszych, ale tak w pierwszej kolejności zdecydowanie. Okej. Okej. Dwa pająki jeszcze tu żyją. Ale zaraz się ich pozbędziemy. No i piękny bonus 125%. Mogłoby być jeszcze lepszy. Ale nadal jest wspaniały. I tak, duży pająk. Co oznacza prawdopodobnie moją lamę w tym miejscu. O proszę, jednak nie. Dobrze, dobrze. Tak, trzymaj owca. Zobaczmy, co tu mamy. Okej, kultysta z kosą, raz, dwa. I duży pająk z tych takich spadających. Na początku, potem niebieski pająk i tam mały pająk, okej. Wszystko jak najbardziej pięknie. W ogóle dużo kości już się nagromadziło. I oczywiście ktoś musiał zginąć. Na szczęście tylko ze starości. A nieszczęście w ogóle musiał zginąć i... Przybądź jeden, przybądź wszyscy. Do miejsca cudów i rozkoszy. Nie wszystko, co błyszczy, jest złotem. Gwarantuję. Grota Midasa. Otwarta przez 7 dni. Okej. Mamy kolejną lokację i co za tym będzie też achievement za odkrycie wszystkich lokacji. Co mówi mi wprost, że chyba jednak ta gra zakończy się w momencie, kiedy pokonam całą czwórkę. Tak jak można było się podejrzewać można było. I tak, Ambrozja plus, no oczywiście, że wezmę. Nie dosyć, że plus jeszcze na klątwę, nasza klątwa ta shotgunu podobna, którą teraz używamy, jest moim zdaniem dosyć mocna. Ale tak, znak ogłoszeniowy, fajnie. Co tu jeszcze mamy? Ozdoby w postaci sterty czaszków. Jak miło. I dobra. Widzimy. I tak, tu jest ta korona, nie pamiętam, co ona powoduje do końca. Ale tak, wiem, że jeśli tu pójdziemy, to będę miał mniej pokojów bitewnych. A nie lubię pokojów bitewnych za bardzo. Głównie dlatego, że jestem leniem śmierdzącym i chcę jak najszybciej po prostu się tym wszystkim zająć. Więc tak, idziemy. Tutaj jest ta korona, co pozwala nagromadzić kwiatki, co ciekawe. Mimo tego, że nie są one stąd. Ale tak, weźmiemy je, bo jeszcze się kiedyś mogę przydać. Pomodlimy się tutaj. A i tak, twoja... posesje, czyli twoje, można powiedzieć, rzeczy, które do ciebie należą, będą podążać za tobą nawet w śmierci. Czyli jeśli się nie mylę, jeśli zginiemy, nie stracimy niczego tym razem. Czy przydatne? Zdecydowanie. Czy potrzebne? Niekoniecznie. Ale tak, rozbijamy posąga, rozbijamy dzbanki i biegniemy szybko. Okej. Okay. Stonoga. Nie wiem, jak do końca działają stonogi, dlatego wolałbym najprościej nie musieć z nim walczyć, ale okej. Okay. I co my tu mamy? Okej. Okej, O. Jaki sam poziom? Nie, jest niby lepszy, ale powiem szczerze, pas. Może to zmienię, ale... Na razie wydaje mi się, że to, co posiadamy już, jest lepsze, bo... No, trochę się już z tym zaznajomiłem. Dzisiaj przynajmniej, więc tak. Zmiana mogłaby sprowadzić więcej problemów niż... pożytku, a w ten sposób właśnie jeśli nie zmieniam na inny typ, to no, no, rozumiecie. Jestem w stanie korzystać z tego, że mam już jakieś tam skojarzenie. O nie, tylko nie oni. Tylko nie oni. Nie lubię tych gości. Całe szczęście mamy już mocny mnożnik, który pozwala nam jakoś sobie z tym wszystkim radzić. I tak, mały pająk. Skorpion, okej. Okay. Dobra, mały pająk, który po śmierci zostawi bombę. Kolejny mały pająk z żądłem. Szarżujący pająk. Czyli okej, dobra. Niebieskie pająki szarżują, czerwone spadają z żądłami, skorpiony strzelają. Przepraszam, skorpione pająki. Czy co jest? No, ja na tym mówię skorpion oczywiście, ale tak. To jest ogólnie dziwne jakieś stworzenie. Okej, trochę jedwabiu pozbieram, bo w sumie... Kto wie, czy do czegoś mi się nie przyda. I tak... Tutaj coś jest... Są kokony, jest chyba przejście dalej. Jestem taki rycerz podobny. Ten dziad z tych, których nie lubię, ale tak, na szczęście wiemy wystarczająco dużo, żeby się go pozbyć i
Jeśli tu będzie wyjście, to jeszcze muszę poszukać karty Tarota. Jak mówię, te karty warto zbierać, mimo tego, że są najczęściej w moim wykonaniu badziewne. Chociaż dobra, tutaj muszę przyznać dzisiejsza ambrozja, którą dostaliśmy. No i jest przydatna i to bardzo. Ja myślałem, że już przejście jest jakoś ukryte, ale nie, jest tutaj po prostu. I okej, dwa te takie skorpionopodobne istoty. Jeden pająk, dobra. Okej, wszystko jak najbardziej pod kontrolą. Jest wspaniale. Witaj, klaunek. Co dostajemy? Przeporuszali się. Możemy to zgubić, ale z drugiej strony możemy też to uratować. Aby było dobrze. Aby było dobrze, abym teraz nie zgubił rytmu przez to, że biegam szybciej 50%. Bo jeśli to zgubi mnie, to się wkurzę. Delikatnie mówiąc. Ale jeśli mi to nie zgubi, no to może będziemy dzięki temu mieć łatwiej ze wszystkim. I dobra, kolejny raz posąg, kolejny raz go rozbijamy. Zaraz będziemy mieli kolejną budowlę. I teraz taka ciekawostka właśnie też podczas przerwy międzyodcinkowej. Udało mi się chyba nawet postawić dwa kolejne, że tak teraz właśnie. Czy nie postawić, tylko raczej odblokować dwie kolejne jakieś właśnie budowle. Tak chyba najłatwiej to nazwać. Czekajcie, co? Pająki ze skrzyni? Okej. Okay. To jest aż takie dziwne. No, oczywiście musiało się stać. Musiało się stać. Musiałem dostać tu jedno obrażenie. Musiałem być zbyt pewny swoich kilkuset procent. No niestety. Nie jest i tak źle. Nadal mogę odbudować procenty chociaż trochę. Nie. Tam jeszcze nie idziemy. Za mało procentów. Okej, jakiś elterny rycerzek. Robi jakieś magiczne triki. Okej, i co ty masz dostajemy? Topór albo miecz. W sensie atak jak to. Topór. Nie. To. A niech już będzie, że wymienię ostatecznie. I tak straciliśmy wszystkie procenty, więc nie jest to aż taka wielka sprawa. I jaka karta tym razem? Jak będzie co? Jeśli już mamy niskie procenty i przez to zmniejszoną szansę na przetrwanie, to chociaż coś takiego może dać nam to, co jest potrzebne, żebyśmy mogli sobie poradzić. I można było się spodziewać, że skoro wprowadzili stonogi, to bossu też będzie stonogą. I dobra. Na całe szczęście wydaje się być łatwy do pokonania. Mimo wszystko. I okej, dostałem gdzieś tutaj obrażenia jakoś przypadkowo chyba. Bo widzę, że mam 15%. A miałem wcześniej 30%, więc tak. Gdziekolwiek dostałem, jakkolwiek dostałem, niestety dostałem. Ale tak. Okej, znowu dostałem. Jednakowoż nie przejmujmy się tym, bo mimo wszystko udało się to przytrzymać. Więc tak, kradniemy kolejnego tutaj wyznawcę sobie. I możemy wybrać jakieś rzeczy. Z tych trzech chyba najbardziej zależy mi na burak. Wiem, że może się wydawać dziwne, ale tak. Jeśli mogę brać żywność, to zawsze będę brał żywność, bo mam niby, można powiedzieć, półtora farmy, ale nadal wydaje mi się, że to jest trochę za mało. Żeby to dobrze działało, więc tak. Po prostu zawsze więcej żywności jest dla mnie najcenniejszą, co może być. Bo monet mamy pod dostatkiem mniej więcej, inne rzeczy też. I okej. Nie to chciałem. Odbieramy szybko to. Potem pochowamy zmarłego. I no, po jakichś tam kilku szybkich jakichś rzeczach załatwimy resztę, sprawimy to dobrze. Okej, pochówek. Zobaczmy też, jakie mamy tym razem ofiary. Widzicie? Widzicie, jakie one piękne? Nie wiem, czy to kwestia poziomu, ale dostajemy deski, sztabki złota, ryby. Są potężne ofiary. Obie farmy są już ulepszone, z tego co widzę. Właśnie tego nie byłem pewien, czy miałem obie ulepszone, czy nie. Ale tak. Najwidoczniej te były, więc możemy szybko tutaj teraz
powkuchać więcej nasion, zajmą się tym wszystkim. Jeszcze posprzątamy w toaletach, bo oczywiście to jest nasza praca. Chyba jestem w stanie, żeby zatrudnić jakichś woźnych tutaj, ale no nie mam stanowiska woźnego żadnego, powiedzmy, pobudowanego, żeby to móc robić, więc tak. Nie ma co narzekać, po prostu tylko wykonujemy naszą robotę. Tak samo my będziemy gotować im wszystkim, jakby inaczej. Zrobimy co trzeba. Odblokowując tym razem to. Nie wiem, jak to dalej będzie działało. Chociaż może to nawet wezmę w najbliższym czasie. Ponieważ właśnie. Wydaje mi się, że to może być niezłe wsparcie na to wszystko. I wiem, że miałem zgrywać tego dobrego i tak dalej, ale. Powiedzmy sobie szczerze. Ta gra nie chce, żebyśmy byli tym w pełni dobrym, moralnym. A ja chociaż chciałbym się tego trzymać, niestety będę musiał chyba paść na to, co. Po prostu sama gra od nas. Tyle, co wymaga, co oczekuje. Jakże ciężko jest czasami nie wybierać tych opcji takich wątpliwych moralnie czy coś. A czy robimy takie same? W sumie dobra. Będzie mieć przez to trochę gorsze następne chwile. Więc będę musiał po prostu rytuał ryb stworzyć, by nałowić ryb na zapasa. Ale tak. Niech dostaną te warzywne uczty. Będą się przynajmniej cieszyć. Dobra. No i głód nie będzie aż taki istotny tutaj teraz, dzięki temu. A, i prawie bym zapomniał, nie mamy wolnych miejsc? Mamy, dobra. To mogę przyjąć kilku tutaj. Mamy właśnie już, powiedzmy, sporą kolejkę tych, którzy by tu właśnie mogli dołączyć. Więc tak. Odbiorę jak najwięcej. Czemu by nie? Czemu by nie? Nawet jeśli to są leniwi czy coś, to niech i tak będzie. Po prostu biorę każdego. A. Dobra, ostatni. Bo już to akurat zrobiliśmy dzisiaj. Widzę, że to są głodujące, czyli trzeba będzie jeszcze trochę jakiegoś prostego jedzenia chyba tutaj dodać. A nie, dobra. Nie, są głodujący. Wystarczy domów dla wszystkich? Chyba wystarczyło. To jest dobrze. Jedyne tylko, co widzę, to, że ewentualnie trzeba będzie dorobić jeszcze więcej farm. Ale czy to będzie problemem? Nie. Z jakiś czas się to po prostu na spokojnie zrobi. Ogarniemy. Tak. Może jedno jeszcze tak poza tym będę musiał zrobić to. Dowodzi jeszcze ze dwa, może nawet trzy silosy. Na nasiona. A, i tak, jeszcze on coś chce. A, dobra, mieliśmy chyba od niego zadanie właśnie, żeby odbierać tych głodujących. Zrobiłeś to, jesteś wspaniały, tak. Dawaj level upa. I teraz... A. Nie do końca rozumiem, ale tak. Że tutaj są jakieś takie 0 na 1, 0 na 1, 0 na 1. Ja tam było coś plus 15, chyba? Dobrze widziałem? Tak, plus 15. Wow. Wow. Ale nie ma co dziwić. 15 poziom, czyli okej, okay, czyli poziom to jest jakiś równy plus ileś tam dla tych wszystkich stworów, okej. Okay. Jeśli trzeba będzie, to po prostu jakoś to zrobimy za jakiś czas. Ale powiedzmy sobie szczerze, prędzej będę brał to wsparcie do sobie przeciwko biskupom, niż przeciwko byle czemu. Bo jednak tak, być bezpieczniej moim zdaniem. A teraz, no. Udała się jedna wyprawa, to teraz jeszcze, żeby się cieszyli, robimy co więcej tutaj zrobić. Niech będzie najpierw ożywianie. Bo tak stwierdzam, że nawet jeśli będzie ciężej przez to z żywnością, to czas najwyższy odzyskiwać tych naszych cennych followerów, którzy tutaj leżą martwi. Niektórzy nawet na pierwszym poziomie zginęli, co jest takie wow, że takie niskie. Trzeci, czwarty. Chyba o nich aż tak dobrze nie dbałem, jak mi się wydawało. Ale dobra. Tu mamy kogoś na szóstym, jak widzicie, więc tak, jeden z pierwszych.
I tak, teraz kiedy opadło wam trochę z tego powodu, robimy rytuał rozdawniczy. Po czemu nie? Łatwo pieniądze, a waszą lojalność trochę ciężej. Teraz pozbieramy od każdego też level upy, jeśli on jakieś posiada. A potem rytuał ryby. I ryby połowy w sumie, nawet samemu, bo czemu nie? Jak już skończę łowić ryby, to wyruszymy może na kolejną wyprawę, bo czemu nie? I no. Jeszcze tak tylko dodam, że na razie na tej zaniżonej rozdzielczości gra mi się tak samo komfortowo, głównie przez to pewnie, że do Elden Ringa jestem, przez Elden Ringa jestem przyzwyczajony do bardzo małych rozdzielczości i granie w okienko. Tak. Natomiast różnicy nie czuję jakiejś wielkiej. Ale dobra. Ja im dałem pieniądze, 25 funtów, dostałem 38. Po prostu skam. Po prostu skam. Ale tak. Nagrody realnościowe odbierzemy kiedy indziej, by widać teraz, co oni w trakcie spania. Prawie, że. Nie wiem, czy łóżek wystarczyło na drodze dla wszystkich. Chyba wystarczyło. Jeśli wystarczyło, to super. Tak, następnego dnia ewentualnie ulepszymy te namioty. Wszystkie, które zostały na te większe chałupy. A teraz. Właśnie teraz w sumie chciałbym zobaczyć jedną rzecz, o której też można powiedzieć, że słyszałem. To jest rzecz, którą mogę jednocześnie sprawdzić, przy okazji mówiąc ryby. Dokładnie. Jest. Jest coś dziwnego właśnie. O co mi chodziło? Posłyszałem o tym od nie pamiętam od kogo, ale od kogoś, ale tak. Małe jagnię, całkowicie same. Ostrożnie. Nigdy nie wiesz, co kryje się w nocy. A jednak nie wyczuwam od ciebie strachu. Jak interesujące. A, już rozumiem. Nosisz czerwoną koronę. Dałem twojego poprzednika. Był słaby i tchórzliwy. Był słabą, tchórzliwą rzeczą. Nie jak ty. Tak mi się wydaje. Małe jagnię. Dokonałeś umowy, czy tam może paktu wcześniej. Co powiesz na kolejny? Nie bój się, nie będę prosił o nic tak cennego, jak twoją wieczną służbę. Jestem głodny. Słownie głodujący. Chcę rybę, dużą rybę. A dam ci coś w zamian. Czy akceptujesz? Tak. Co rybę by dać? Jak mam najwięcej, to damy to. Mądre stworzenie. Weź to i spójrz z powrotem, okej? Okay? Obawiam się, że jestem dosyć messy i terczy takim okropny, kiedy jem coś tego typu. Nie zobaczysz mnie tutaj ponownie, ale nasze ścieżki skrzyżują się gdzie indziej. W momencie kierowanym przez szansę i los pod słowem nocy. I dostaliśmy za to fragment talizmana, okej, okay, podoba mi się. Podoba mi się. Ale tak, jak już teraz to zobaczyliśmy, to widzimy się za chwilę, jak skończę łowić, bo wiem, że łowienie jest dla was nudne. Okej, okay, trochę połowiłem, trochę ryb jest. A teraz, kiedy już ryby mamy, to można chyba wyruszyć do Minas Cave'a. Potencjalnie. Bo tak. Tutaj jeszcze nas nie było, więc chciałbym to zobaczyć. I przy okazji też, zanim zrobię jakieś poważniejsze rzeczy, chciałbym zobaczyć coś innego, ale dobra, to za chwilę. Jak widać, na razie nie można. Witam, witam. Spójrzcie wszyscy, mamy odwiedzającego. O, przestańcie się śmiać. Nasz gość może nie wyglądać na wiele. Ale fortuna sprzyja złocu. Znaczy, odważnym. Mój drogi przyjacielu. Grota Midasa służy konkretnej klasie klienteli. Jeśli spełniasz te standardy, witaj. Jeśli nie, proszę, odwróć się. Chciałbym zawróć. Aha. Jesteś moim gościem tutaj. Aha, dobra, nie. Proszę. Jeśli nie, to tam było dobrze. To trochę się już pogubiłem, ale tak. Proszę, jesteś moim gościem tutaj. Pozwolę ci przeglądać
Mieliśmy jakiekolwiek pytania? Midas jest tutaj, żeby ci pomóc? Okej. Okay. Okej, okay. I coś już dalej. No, teraz rozumiem, czym jestem pewien, że wielcy liderzy, tacy jak ty, mają mnóstwo... Dostałem mnóstwo oddania od swoich wiernych za darmo. Ale taki wizjonariusz jak ty zawsze może użyć więcej? Możemy oddać swoją własne oddanie za wielką cenę. Cena jest tym wyższa, im więcej chcesz, a tym niższa, im dłużej jej nie bierzesz. Pytanie brzmi... Tak naprawdę, jak długo jesteś w stanie się temu oprzeć? Okej. Okay. I tego nie potrzebuję. Tutaj mamy karty. Co za chciwce. Patrzcie, w złotych sztabkach chcą. Okej, okay, dobra, dobra. Rozumiem. Okej, okay, na razie tego może nie będę brał, ale z czasem czemu nie. Tutaj możemy kupować follower formy. Zobaczymy w ogóle, ile ich tam brakuje. Dwóch. Czy też za sztabki? Nie, za zwykłe, dobra. To follower formy od razu wykupimy. A inna rzecz może później. Ale jak już tu jestem... Okej, widzę jeszcze, co chciałem. A, bo tak, ogólnie chciałem szukać tutaj ślimaków. Bo jak odkryłem, to nie pamiętam, że na odcinku, czy prywatnie, ale... Są statuły ślimaków. Znalazłem je w każdej lokacji. No więc myślałem, że to też będzie. A chciałbym po prostu zobaczyć, co się stanie, jeśli każdy z ślimaków dostanie skorupę. Dostaliśmy formę ślimaka. Okej, okay, tak jak można było podejrzewać, bo nie wiem, kiedy to wprowadzili, ale pokazują się tutaj, jak widzicie, sekretne formy. Też takie, powiedzmy, sekretne, czyli powiedzmy takie, których nie odblokowaliśmy, są z General. A jak widziałem tego ślimaka, to podejrzewałem, że to może być właśnie za ślimaki, bo wiem, że to są różne sekrety. Niestety, jeśli chodzi o pozostałe, ni cholery nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ale tak, tutaj te za sztabki złota, no bez przesady. Okej, okay, coś tu jeszcze jest fajnego? Może? Jakoś gdziekolwiek? Okej, okay. Pick up. Okej, okay, dobra, znaleźliśmy nową formę followera. I coś jeszcze tutaj jest może? O nie, ktoś znowu zginął, ale sacrifice follower? Nie, nie ma mowy, nie zrobię tego. Przynajmniej jeszcze nie. Może później. I tak, skoro to wszystko jest załatwione, to wracamy do naszego kultu. I tak, jak już tu wrócimy, musimy pochować kolejnego niestety, bo ktoś mi tutaj padł, pewnie gdzieś na środku. Jakby inaczej, wszyscy zawsze tutaj padają. Ale tak, zrobimy co? Poodbieramy ich, można powiedzieć, oddanie, ich poziomy, jak złotych zwał. Zlecimy im, żeby naprodukowali sztabki złota, a w tym czasie my wyruszymy może już na jakąś wyprawę. I tak... W sumie mówiłem, że może nie będę brał tych wszystkich przed... walką z biskupem. Chyba teraz biskupa nie będzie żadnego. Ale tak, równie dobrze mogę wziąć ich teraz już tutaj, żeby po prostu zobaczyć, jak w ogóle to działa. Żeby potem nie mieć takiej załamki, że... Ale co ja mam z tym zrobić, jak działają te dziadostwa, które mają mi pomagać. Więc tak, sztabki złota. Mam mało złota, na razie. Na razie róbcie monety. A ja w tym czasie wezmę... trzech najpotężniejszych z was, żeby zobaczyć, jak to będzie działało. Pierwszy jest jakiś taki. I co tu się dzieje? Oj! Czy to jest chyba permanentne? No niedobrze, jeśli stracę wszystkich trzech najpotężniejszych, to będzie kiepsko. Ale... czego się nie robi? Przepraszam bardzo, czemu teraz na ogóle jest tak mało? Gdzie jest reszta? Okej, okay, jest tutaj. Największego z największych. I małżonka naszego jagnięcia też tutaj przekonwertuje. Ostatnie... A co jeszcze bym chciał w sumie zobaczyć? Jakiś też wysoki poziom oddania najlepszy by był. Właśnie niewielu tu jest tak naprawdę z tym poziomem. Bomba, bomba... Ferwor, tutaj mamy życie.
Weźmiemy jego, bo tu jakieś tam niby są bonusy do wypadania serc. I to jest interakcja. Mogę tylko zobaczyć, jakie mamy. Obyśmy tego nie stracili. Na stałe, bo jeśli stracimy na stałe, to ja się delikatnie mówiąc wkurzę. A właśnie, jeszcze zanim wyruszymy, to nagotujmy im trochę. Niech się cieszą. Jak widać, za dużo tutaj zrobić nie możemy. Tylko trochę nagotuję. Ale tak, chociaż kilka tych potrawek, takich prostszych bym zrobił. A się kogoś zastanawia, czemu tych prostszych, no to musimy oszczędzać. Bo jak widać, mam mało nasion. Co? Będzie kiepsko. Więc z prostszych zrobiłbym trzy takie. A powiedzmy, że dwa takie. No i dla kogoś, kto by miał większego farta, jedno takie. I tak, jedno takie. Dobra. Mam nadzieję, że te posiłki wystarczą na jakiś czas. I tak. Równie dobrze też mam nadzieję, że nie stracimy naszych wspaniałych wyznawców przez moją głupotę. No i tak. Wyruszamy. Po prostu wyruszamy. Nic dać, nic ująć. Nie kupuję. Idziemy do pająków z asystą trzech dziadostw. Okej, czyli te trzy dziadostwa po prostu za mną chodzą. I tak, sztlecik oraz namierzone pociski. Okej, namierzone pociski są super. Sztlecik, niekoniecznie. Proszę bardzo, to sobie po prostu poleciało i straciłem już? Myślałeś o tym, co na ciebie czeka? Ty, no, zadanie się ukończy. Co się z tobą stanie? Co z ciebie zostanie? Jak nie jest w końcu bestią ofiarną? Hodowaną na rzeź. Jeśli ja nie mogę cię zatrzymać, to mogę cię przynajmniej przygotować na cierpienie, które nadejdzie. No bo to powtarza. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd dialogów, czy coś, ale tak. Był piątym biskupem starej wiary, naszym bratem. Ten, który czeka. Wtedy był znany pod imieniem Narinder. Co? Znowu? Przepraszam. To kto znaczy, że ty zmuszają mnie do unicestwienia własnych wyznawców? No, oczywiście, musiałem otrzymać obrażenia w głupie sposoby. Tak, niestety. A wy co robicie? No? Co z wami, dziadostwa? Nie po to poświęciłem moich najlepszych wyznawców, żebyście teraz nic nie robili, no. Co za dziadostwa? A, dobra, bomba wrócił. Ważne jest aż tak okropnie, jak myślałem z nim. Przynajmniej ten bombowy, cokolwiek robi, co jakiś czas wraca. A pozostali, nie wiem, naprawdę czy coś działają, czy nie. Ten więcej spawnów ferworu, no nie jest pewny. Aha, jeszcze ten od serc mi zniknął. Bez sensu. Okej, bomba wrócił. A ten od serc po prostu uciekł. I dobra, bomba znowu wybuchnął, ale przynajmniej wiem, że on zaraz powróci. I dobra. Aha. O, ten od serc też wrócił. Przyniósł pół czerwonego serduszka. Jak miło. Szkoda tylko, że mam pełne czerwone serca. Przy czym nie mówię tego w sensie, no. Szkoda, że tak jest. Raczej dobrze, tak jest, ale jednocześnie szkoda, bo no, nie się przynosi czerwone serce, to się nie przyda. Okej, bomba wrócił. A kolega od ferworu nadal nic nie robi. I co my tu mamy? Szumi. A co się tak gapisz? Dokładnie. Wy wszyscy dościele korony jesteście tacy sami. Niczym, bez waszych adorujących wyznawców. Tał nie był taki. On był nadal sobą. Nigdy nie będziesz taki jak on. Zejdź mi z drogi. Mam przed sobą ważny mecz w Knuckle Bones, pieniądz do wygrania. Chodź zagrać ze mną, jeśli chcesz prawdziwego wyzwania. Okej, dobra. Challenge accepted. Challenge accepted. Okej, już wiemy, z czym będziemy walczyć teraz.
z mrówką, bym powiedział. Przynajmniej tak określmy tego wroga naprawdę. A skoro widzimy nowego wroga, to prawdopodobnie jego formę przyjmie też tutejszy właśnie ten. A jakby to powiedzieć. Brakuje mi słów. No tutejszy. Boss. Okej, tu jest niewiadomy. Będzie walka jakaś z zamianą życia. Kolejna walka. Ja bym jak najmniej walk, szczerze. Ale dobra. Tutaj mam niewiadomy i jeszcze możemy trafić. Jeszcze trafimy na jedzenie, co nie będzie źle, a to. Znowu. Niech pokój będzie z tobą. Crusader, nie wiem jak to nazwać. Krucjatowiczu. Bo Crusader często się tłumaczy na krzyżowiec, ale nie jestem krzyżowcem, ale mniejsza. Szukam tylko prawdy i światła, ale mogę ci pomóc. Mogę zwiększyć lojalność dowolnego, którego wybierzesz. Nie wiem, czy się z tym widzieliśmy, czy nie. I... jest już stary, niestety. Nie tylko trzeba będzie go ożywiać, ale... możemy wzmocnić jego lojalność. Niech będzie jeszcze skuteczniejszy niż do tej pory. A to se tańczy. Moja praca jest skończona. Ten głupiec będzie podróżować... będzie z tobą podążać, nawet do największej ciemności, z której nikt nie powróci. Okej, dzięki. I dobra, jakaś podmiana serc to będzie teraz. Zobaczmy jaka konkretnie. Tracić czerwone serce, dostań chore serce. Nie najlepsza wymiana, ale niech i tak będzie. Akceptuję ją. Głównie tylko, że nie mam wyboru, no ale tak. Tak czy jak nie jest najgorsza. I dobra, jak już wróciłem nożykiem, to nie jest tak strasznie źle. Jakoś tam, jakkolwiek tego nożyka jeszcze umiem użyć. Okej, szybko go ubijmy, zanim te pociski wrócą. Niestety zdążyły wrócić, ale ja na szczęście zdążyłem od nich uciec. Dobra, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Bałem się, że będzie dużo gorzej. I tak, dałem się chyba trafić. A może nie, nawet nie wiem. Ale nawet jeśli się dałem trafić, to jest okej. Bo nadal mamy w miarę piękne te procenty. A jeszcze lepiej z tym, że mamy właśnie namierzone pociski. Ich na nic nie wymienię, głównie dlatego, że... nie jest to może doświadczenie moje, żeby nie było. Ale powiem wam o czymś bardzo ciekawym. Jeśli chodzi o te namierzone pociski. Jeden z moich znajomych, przy ich użyciu... o, super karta. Ale niepotrzebna za bardzo. Ale tak, przy ich użyciu... był w stanie... zwanshotować skupów. Oha. O, a to fajne. Potężne, ale wolę te delikatnie większe obrażenia. Chociaż o ile one się różnią? 0-1. Nie. Nie, 0-1 to za mało, żeby to było wystarczająco dobre. Wolę zbieraniem tego jeszcze zwiększać wskaźnik inspiracji. Jako, że brakuje już niewiele do skończenia wszystkich tych inspiracji, to tym bardziej. Zostawi mi w sumie tylko jedna rzecz. Co ja będę dostawał od tych wszystkich swoich, którym będę podnosił poziom lojalności, kiedy już nic nie będę mi dawać pod tym względem, bo zarówno będę miał wszystkie już te projekty, powiedzmy, na rozbudowę skończone, jak i będę, jak i, no, mam wszystkie te doktryny, stabliczek i tak dalej. No, co wtedy będę dostawał? Nic? W sensie sama lojalność od nich też jest wspaniałą nagrodą, no ale... pomyślcie w ten sposób. Co ja będę mógł od nich dostać wtedy? Bo jak na razie to nie mam pojęcia. Okej, nie było Klauneka, są to dwie karty. Ataki są trochę skuteczniejsze i... teraz najważniejsze, możemy warzywa nazbierać. Czyli buraki w tym przypadku. Nie wiem, czy same buraki wystarczą, coś fajnego, ale no. Tak, w ogóle zastanawiam się, czy lepiej je zbierać ręcznie. 3-2. A tutaj... okej. Nie, chyba lepiej się niszczy. Ej, niestety widziałem, że znowu ktoś mi zmarł. Jednakowoż teraz się tym nie jestem w stanie zająć. Zamiast tego jedno, co mogę zrobić, to szybko... wybiec. Okej, bomba wybuchła kogoś. I co dalej? A, okej, jest jeszcze kokon, na którym musimy czekać. To są te takie podniebne kokony, które
nie są możliwe do zniszczenia wcześniej, żeby pająki z tego nie wylazły. Okej, wszystko mi zaczyna swędzieć. Niedobrze. Ale dobra. 215 z takim nożykiem. Świetne. Gin, mrówka. Gin, mrówka. Gin, gin, gin. No, zgin, proszę cię. Dziękuję. Dziękuję. Cała twarz mi zaczyna swędzieć. Najgorzej. Nawet nie wiem czemu. Ale dobra. Jakoś sobie poradzimy. O... Skorpiono podobne coś i stonoga. Ona tutaj mniej więcej tyle, że musimy szybko użyć klony, żeby się tego pozbyć. Bo nie chcę ryzykować utratą, powiedzmy, mnożnika, tylko dlatego, że wolę oszczędzać klątwę. I tak mam napełnioną. O, cześć, klaunek. Dobrze ci widzieć. To jest lepsze. Będę zbierał więcej materiałów. Nawet jeśli takie przypadkowe, tylko powiedzmy trawy czy kamyczki. Zawsze to może być coś, co pozwoli nam przetrwać lepiej. W szczególności, że podkreślam, dla tych, którzy nie pamiętają, my możemy jeść trawne posiłki, czy nasi wyznawcy mogą jeść trawne posiłki bez żadnych negatywnych konsekwencji, więc kiedy nie mamy lepszych składników, to zawsze trawę możemy im podać, a w takiej sytuacji, no, trawy będziemy mieć pod ostatkiem chyba. I tak, nie wymieniam na nic, bo jakkolwiek młoty są zabójcze, tak sztyletem mi się lepiej walczy dzisiaj niż młotem. A jakkolwiek właśnie tamta klątwa może być więcej, tak mam najlepszą klątwę, jaka istnieje. Jednak wezmę młota, zamienię go na monetkę, czemu nie? Zawsze jedną monetkę więcej, okej. Okay. Wypluwamy tą klątwę, ubijamy ich, dostajemy Divine Inspiration już, wspaniale. I tak, jeszcze musimy czekać na kokona, żeby tamte pająki z niego wypadły i tak dalej. To są tak teraz już, powiedzmy, wspaniałe procenty. Tak dobrze nam idzie, że aż przyjemnie się na to patrzy. I to tyle. Jest jeszcze niby jakiś pokój, tak? Ale powiedziałbym, że nie. Więc po prostu idziemy. Idziemy z tym, co mamy. Przeciwko bossowi. Na którym, jeśli wygramy czy przegramy, nie ma znaczenia. Zakończymy epizoda, oczywiście. Ale dobra. Dobra. Ten bombowy, przyznam, jest naprawdę podobny. Znaczy, nie podobny, tylko ten przydatny. To, co chciałem powiedzieć, tak? Bo oczywiście ja umiem normalnie się wypowiadać podczas odcinków i gadam jakieś głupoty. Ale tak, jest naprawdę przydatny, naprawdę potężny. Ten od serca, no, powiedzmy, mam za dużo. Teraz przynajmniej. Nie! Nie! Nie wierzę! Byłby no hit, kompletny. Mnóstwo mnożników. Może udałoby się zlonghitować bossa namierzanymi, ale nie, musiałem zepsuć. Ale tak jest potężny, ten noc. Jeszcze tu wlazłem, zanim przeszedłem wszystko, no dosz... Jak za mnie lama. Sam utrudniam sobie robotę niepotrzebnie. Tak, bylibyśmy w stanie to złonghitować zdecydowanie, mając o 200% większe obrażenia. No cóż, w takim wypadku znowu zlamiłem. To poważnie. Ale wygraliśmy przynajmniej. I to się liczy. Wygraliśmy. Wspaniałe to jest. Jej, i 10 nasion buraka, 12 drewna, 20 buraka, 10 nasion buraka. Nasiona buraka to jest dużo cenniejsza rzecz niż same już gotowe buraki. Okej. Chyba to już tyle, bo... Może się mylę, może nie. Ale wydaje mi się, że właśnie pieczęci te wszystkie, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o ich ostatni kawałek, są właśnie... A, wybaczcie to wszystko, ale wydaje mi się, że ja miałem dziwne problemy z voice interem. A, tak. Chciałem go zdecydować, ale tak. Co chciałem? No wydaje mi się, że... Dobra, w sumie nawet nie wiem co, ale tak. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak, bo zgubiłem wątek naprawdę szybko, więc zobaczcie. I... Okej. Okay. I z tego co widzę, to po prostu nic się takiego złego nie stało. Jedno co to... Aha. Ok,
Okej, dobra, nie straciliśmy ich, tylko jedyne co to po prostu są zmęczeni. I teraz mam zadanie, żeby w Anurze odnaleźć przyjaciela. Zrobię to nawet, czemu nie? Powinno być coś takie trudne. Jedne co tylko to muszę znaleźć tego, który jest chory, jednocześnie tego, który jest zmęczony. Okej. Odpocznę sobie. I tak wiem, że można niby użyć też tego zakwiatki łóżka medycznego. Ale na razie niech odpoczywałem. Nie wydaje mi się, żeby po prostu to było takie potrzebne i takie pilne. Tak, odbierzmy co my tu mamy. Rozdajmy, powiedzmy, bonusy lojalnościowe. I no. Teraz pora skończyć epizoda. Tylko bierzemy sobie dekoracje z kości. I jeszcze jeden. Mamy inspirację? Okej, tylko na co mam wydać? A! Podstawowe dekoracje. Jest jeszcze cokolwiek w ogóle, czego nie mamy? Tak jak teraz myślę? Wow, wydaje mi się, że mamy już kompletne drzewko. Tak, mamy wszystko. I w tym momencie przerzuca się na monety. Wow. Teraz dostajemy zamiast tego monety. Podobie mnie się. Dobra. Mając teraz tyle złota, róbcie sztabki. Idziemy handlować z Midasem. I tak. To wszystko jednak będzie właśnie w kolejnych epizodach. Na tym kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Równie dobrze jak mi. Że jesteście tak samo jak ja zadowolony z tego, że... No nie, że nie zlamiłem. Ja teraz jeszcze akceptuję... kolejnego wyznawcę. Którego dajemy nagle, co on tak będzie robił, co tam sobie chce. I tak, jak mówię, kończymy. Ja tutaj jeszcze rozplanuję ewentualnie kilka... ...aupek? Gdzieś? Jakoś? Które od razu mówię, tak ze dwie dostawię, można trzy, cztery? Dobra, cztery. Od razu mówię, postaram się ulepszyć pomiędzy odcinkami już na najwyższe domy. Podobnie jak z tymi domitami. Też się spróbuję przerzucić już na największe domy. I tak. To tyle, więc trzymajcie się, no i hej.